8 maja przypada uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Stanisław urodził się w Szczepanowie, prawdopodobnie około roku 1030. Stanisław miał pochodzić z rodu Turzynów, mieszkających we wsi Raba i Szczepanów, koło Bochni w ziemi krakowskiej. Swoje pierwsze studia Stanisław odbył zapewne w Domu Rodzinnym, potem być może w Tyńcu, w klasztorze benedyktyńskim. Nie jest wykluczone, że dalsze studia odbywał zgodnie z ówczesnym zwyczajem za granicą. Święcenia kapłańskie otrzymał około roku 1060. Biskup krakowski, Lambert Sua, mianował Stanisława kanonikiem katedralnym. Na zlecenie biskupa Stanisław założył, jak się przypuszcza, rocznik krakowski, czyli rodzaj kroniki katedralnej, w której notował ważniejsze wydarzenia z życia diecezji. Po śmierci Lamberta w roku 1070 Stanisław został wybrany jego następcą. Wybór ten zatwierdził papież Aleksander II. Konsekracja odbyła się jednak dopiero w roku 1072. O samej działalności duszpasterskiej Stanisława wiemy niewiele. Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i bezkompromisowy. Najważniejszą zasługą biskupa Stanisława było to, że dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego, który go protegował na stolicę krakowską, udał się do papieża Grzegorza VII wyjednać wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej. W ten sposób raz na zawsze ustały pretensje metropolii magneburskiej do zwierzchnictwa nad decyzjami polskimi. Święty Grzegorz VII przysłał do Polski 25 kwietnia 1075 roku swoich legatów, którzy orzekli prawomocność erygowania metropolii gnieźnieńskiej z roku 1000 oraz jej praw. W centrum zainteresowania kronikarze znajduje się przede wszystkim fakt zatargu Stanisława z królem Bolesławem Śmiałem, który zdecydował o chwale pierwszego, a tragicznym końcu drugiego. Trzeba bowiem przyznać, że Bolesław Śmiały, zwany również Szczodrym, należał do postaci wybitnych. Popierał gorliwie reformy Grzegorza VII. Po zawierusze pogańskiej odbudował wiele kościołów i klasztorów, sprowadzał chętnie nowych duchownych do kraju, koronował się na króla i przywrócił Polsce suwerenną powagę. Kościelny historyk błogosławiony Wincenty Kadłubek, który był kolejnym biskupem krakowskim w swojej kronice, nakreśla przyczyny, dla których król Bolesław Śmiały targnął się na życie świętego Stanisława. Wincenty Kadłubek wylicza wiele wypraw króla poza granice kraju, a w tym czasie w kraju szerzyły się rozbój i wiarołom a przez to rozbicie małżeństw i zamęt. Kiedy podczas ostatniej wyprawy na Ruś rycerze błagali króla, aby powrócił do kraju, ten w najlepsze całymi tygodniami się bawił. Wtedy rycerze zaczęli go potajemnie opuszczać. Kiedy Bolesław wrócił do kraju, zaczął się okrutnie na nich mścić. Fakt targnięcia się na świętego Stanisława w kościele w czasie odprawiania mszy świętej świadczy najlepiej o tym, jak nieopanowanym był jego tyrański charakter. Kiedy król szalał, aby złamać opór, Stanisław, jako jedyny według kroniki kadłubka, miał odwagę upomnieć króla. Kiedy zaś ten nic sobie z upomnienia nie czynił i dalej szalał, biskup rzucił na niego klątwę, czyli wyłączył króla ze społeczności kościoła, a przez to samo zwolnił od posłuszeństwa poddanych. Ze strony Stanisława był to akt niezwykłej odwagi pasterza, ujmującego się za swoją owczarnią. Chociaż zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą go za to spotkać. Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania nawet najbliżsi stronnicy króla Bolesława nie śmieli targnąć się na życie biskupa. Król miał to uczynić sam. 11 kwietnia 1079 roku Bolesław udał się na skałkę i w czasie mszy świętej zamordował biskupa uderzając go mieczem w głowę. Potem kazał poćwiartować jego ciało. Duchowni ze czcią pochowali je w kościele świętego Michała na skałce. Fakt ten jest dowodem czci, jakiej wtedy męczennik zażywał. Stanisław mógł mieć w chwili śmierci około 40 lat. Na jego czaszce widać ślady siedmiu uderzeń ostrego żelaza, co potwierdza rodzaj śmierci przekazany nam przez tradycję. Największe cięcie ma 45 mm długości i około 6 mm grubości. Stanisław został uderzony z tyłu czaszki. W roku 1088 dokonano przeniesienia relikwii św. Stanisława do katedry krakowskiej na Wawelu. Pierwsze starania o kanonizację świętego Stanisława podjął już św. Grzegorz VII. Sam jednak papież musiał wkrótce opuścić Rzym i iść na dobrowolną banicję. Potem Polska została podzielona na dzielnice. Tak więc chociaż kult Świętego Stanisława istniał od dawna, to jego kanonizacją zajął się formalnie dopiero biskup krakowski Iwo Odrowąż w roku 1229. Kanonizacji dokonał papież Inocenty IV w kościele Świętego Franciszka w Asyżu w dniu 8 września 1253 roku. W Polsce uroczystości kanonizacyjne odbyły się 8 maja 1254 roku, kiedy to dotarła do Krakowa bulla kanonizacyjna. Stąd liturgiczny obchód ku czci świętego Stanisława w Polsce przypada właśnie na 8 maja. W kościele powszechnym przypada on 11 kwietnia w dniu jego męczeńskiej śmierci. Święty Stanisław jest głównym patronem Polski, obok Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, i świętego Wojciecha, biskupa i męczennika. Święty Jan Paweł II nazwał go patronem chrześcijańskiego ładu moralnego. W ikonografii święty Stanisław przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z pastorałem. Jego atrybutami są miecz, palma męczeństwa oraz u stóp wskrzeszony Piotrowin. Bywa ukazywany z orłem, godłem polski. Módlmy się, Wszechmogący Boże, święty Stanisław Biskup, nieustannie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców, sprawa byśmy za Jego wstawiennictwem aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.